Cześć, mam na imię Patryk. Witam Was na moim kanale Patryk Skydive. Dzisiaj będzie krótko i na temat. Zaraz dowiecie się o czym. Mianowicie krótki wstęp. Słuchajcie, wyszedłem dzisiaj rano. Żona zadzwoniła do mnie, żebym nie mógł poodśnieżać trochę, bo ciężko się chodzi w koło domu i tak dalej. Ok, wyskoczyłem rano. Wziąłem dwa panele, skręciłem do kupy, poodśnieżałem sobie tutaj. No i taki fajny moment, chwila relaksu, jakiegoś ruchu w ogóle i tak dalej, bo zimno i wiadomo. I słuchajcie, na sam koniec, gdzie już tutaj udrożniłem te wszystkie ścieżki i mówię sobie tak, już miałem iść do domu, ale wyciągam telefon, mówię, kurczę, fajnie to wygląda, dawno takiej zimy nie było, zrobię sobie parę zdjęć na pamiątkę, bo wiadomo, dokumentujemy tutaj wszystko, co w ogóle robimy, nagrywamy tutaj ten dom. Myślę, że będzie to jakaś pamiątka dla przyszłych pokoleń, no i dla nas miło będzie zobaczyć to za kilka, kilkanaście, może jak się uda, to i kilkadziesiąt lat, jak to wszystko ewoluuje, nasze starania, nasza praca, to będzie taki dokument. No ale okej, to był ten wstęp i teraz słuchajcie, wyciągam aparat, chcę zrobić sobie tych kilka zdjęć i nagle patrzę na dach. Kurde, kupa śniegu na dachu, no jak dwa lata ten dach ponad jest, no nawet nigdy nie spodziewaliśmy się, że kiedyś po ostatnich zimach, że kiedyś może przyjść taki moment, że po prostu zasypie nam to wszystko, ale okej, bardzo dobrze się to stało i bardzo dobrze, że stało się to tak szybko, bo teraz mogę Wam opowiedzieć i pokazać, nawiązać właściwie do gdzieś do dwóch lat wcześniej, myślę, że gdzieś to było w tamtym okresie, kiedy robiłem ten dach i dosyć takim kontrowersyjnym tematem było zrobienie okapu. Tam różne pojawiały się komentarze, czarodziejhaków i tak dalej, to źle robisz, to źle robisz i tak dalej. Słuchajcie, myślę, że zrobiłem bardzo dobrze, pokażę Wam teraz dlaczego. Mianowicie ja Wam dam linki do tych filmów, o których teraz mówię, czyli jeden z filmów to był jak wykonać okap dachu, jakie haki, czy haki nakrokwiowe, czy haki doczołowe, w jaki sposób poprowadzić membranę, a dokładnie w jaki sposób zrobić wentylację dachu. Ja jestem bardzo zadowolony z tego, jakie decyzje podjąłem, mimo że komentarze były naprawdę różne, to teraz jakby to powiedzieć, ja Wam teraz pokażę, o co mi chodziło. Wezmę kamerkę. Temat był taki, zobaczcie, w jaki sposób ja wykonałem wentylację dachu. To zobaczycie sobie na filmiku. Ale zobaczcie, co tu się teraz stało. W tej chwili śnieg zasypał mi rynnę i zasypał mi, można powiedzieć, że wentylację dachu. Myślę, że widać to dokładnie. Ale jak zobaczycie na filmie, jako jeden z nielicznych nie wywijałem membrany na dorynny, tylko robiłem okap, robiłem membranę, puszczałem pod rynnę. I teraz dzięki temu, że tak zrobiłem, mimo że rynna jest właściwie cała zasypana, od góry nie ma żadnej możliwości, żeby w jakikolwiek sposób dostało się powietrze, aby wentylować ten dach. Taka sytuacja, słuchajcie, podczas drugiej zimy może utrzymywać się, no nie oszukujmy, kilka miesięcy. I teraz tak, zobaczycie sobie na filmie, w jaki sposób ja wykonałem ten okap dachu. Wygląda to w ten sposób, zobaczcie, u mnie cała wentylacja w tej chwili jest tutaj, zobaczcie, powietrze wpada pod rynną, wentyluję całą połać dachu, no i wylatuję sobie oczywiście górą, tam przy... Widać czy nie widać? Pod gąsiorami. I co dziwo, zobaczcie, tam nie widać, pod gąsiorami nie jest zasypane. Czyli to powietrze cały czas sobie wentyluje. I właściwie no... Przychodzi mi teraz do głowy, co powiedzą ci fachowcy, którzy dalej opierają się, nawet inwestorzy, którym po prostu ja zawsze zalecam, żeby tą membranę puścić pod rynną, mimo że sytuacja jest bardziej skomplikowana. Jeszcze może tak wrócę do tematu, zobaczcie, ja mam tutaj dachówkę falistą.
To jest bras bałtycka. Teraz zobaczcie sobie tutaj. Mimo że jest zasypana rynna, to jeszcze są takie miejsca, o, w tym miejscu, że to powietrze dostaje się tam pod tą połać dachową. Ale teraz zobaczcie, ci co mają płaską dachówkę, nie ma w ogóle najmniejszej możliwości, żeby tutaj dostało się jakieś powietrze. I teraz oni sobie wywiną membranę na dorynny i można powiedzieć, że są w czarnej dupie. A u mnie, jakby nie było, to powietrze dostaje się w tej sytuacji jeszcze pod rynną. Także tyle w temacie. To co chciałem wam pokazać, to wam pokazałem w tej chwili. Może oddalę się jeszcze od dachu. No zobaczcie, nie jest tu jeszcze zrobiona elewacja do końca, nie jest to zrobiona podbitka, ale mimo wszystko ja mogę sobie obserwować, co tu się tak naprawdę dzieje. Ja się bardzo cieszę, że wybrałem to właśnie rozwiązanie. Ci, którzy upierają się dalej w swoim, słuchajcie, róbcie jak uważacie. Tylko nie narzekajcie później, że wam się poddasze kisi, że nie macie wentylacji dobrej, że gdzieś wam wychodzi grzyb i tak dalej. U mnie myślę, że takiej sytuacji nie będzie na pewno. I co wam mogę teraz powiedzieć? Poczytajcie sobie komentarze. Dostajecie linki w opisie do tych filmów. Obejrzyjcie sobie, w jaki sposób ja u siebie to wykonałem. Przemyślcie sobie sprawę. Myślę, że to jest dobry dowód, żeby wybrać właśnie tego typu rozwiązanie, które no jest, czy kosztowniejsze, to bym nie powiedział. Na pewno jest troszeczkę trudniejsze do wykonania, ale jest naprawdę bardzo wiele tutaj plusów. Kolejnym plusem jest takim, że słuchajcie, zobaczcie, ja miałem deskę czołową zrobioną drewnianą, żadnej blachy ani nic. Ja zawsze mogę sobie, mając haki, które wychodzą, które są nakrokwiowe, ja zawsze mogę sobie blachę jeszcze wsunąć, kiedy nie wiem, ta deska, ja mogę sobie tą deskę wymienić na przykład bez rozbierania rynny, bo mam dostęp do tego. Ja mogę sobie założyć jeszcze blachę, ja mogę zrobić sobie wszystko. A wy w momencie, kiedy macie przywaloną blachę, przywalone haki na doczołowe, żeby cokolwiek zrobić, musicie zdemontować rynnę, a to nie jest taka prosta sprawa. Jest troszeczkę w tym zabawy, naprawdę, no w ogóle nie ma o czym mówić. Jeżeli ktoś wie, jak jest zbudowany okap, taki czy taki, to wie, jak to wygląda. Dlaczego taka fala krytyki była w ogóle z tego powodu, co ja zrobiłem i tak dalej? Dlatego, ponieważ wykonawcom łatwiej jest ustawić sobie rusztowanie, pach, 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 pach od sznureczka, haki porobić, doczołowe po sprawie. Słuchajcie, ja też robię haki doczołowe dla inwestorów, ale dlatego, że po prostu oni tak chcą. Jak to się mówi, klient nasz pan, ja bym sobie w ten sposób tego nie zrobił, a wykonawcy, no dlaczego krytykują ten sposób, który ja to zrobiłem? No sprawa jest prosta. Pieniądze te same, a roboty 3 razy więcej. Co jeszcze wam powiem? Można powiedzieć, właściwie do jedynych minusów, właściwie jedyny minus, jaki można zaliczyć do tego rozwiązania, jest taki, że woda, która będzie wam się skraplała pod dachówką, ta, która będzie spływała po membranie, będzie spływała po, można powiedzieć, że prawie po desce okapowej, a tak na dobrą sprawę ona też deski okapowej, właściwie jeżeli wiatr będzie wiał, oczywiście będzie troszeczkę te krople w stronę deski okapowej będzie znosił i można powiedzieć, że ona będzie gdzieś tam sobie troszeczkę mokła. Ale to też nie tak wygląda, bo na dobrą sprawę pod dachówką woda się nie skrapla. Ta membrana tak na dobrą sprawę jest tylko i wyłącznie jakby takim zabezpieczeniem. Gdyby nam coś pociekło na dachu i tak dalej, to po prostu ta woda spłynie sobie po membranie, nie poleci nam do środka. Nie wpadnie nam tam, gdzie mamy watę, tam gdzie mamy już zabudowane poddasze i tak dalej. Jest to takie dla nas zabezpieczenie. Na pewno, uwierzcie mi, jeżeli macie dachówkę, to nie jest tak, że tam cieknie po prostu, woda się skrapla i tam wam po prostu cały czas cieknie. Taki jedyny moment, gdzie ja zauważyłem, że w koło domu, tak jak idzie okap, była tak, że tak powiem, woda zrobiła takie korytko, to był moment, kiedy już była zrobiona membrana, kiedy były bite łaty, zanim została położona dachówka. Później przyszła dachówka, już widziałem, że tam nigdy nie było nic wkoło nakapane, nie ma takich szans. Ale
co innego, jeżeli macie blachę. Jeżeli macie blachę, to, że tak powiem, sytuacja jest już całkiem inna, bo pod blachą rzeczywiście woda się skrapla i no niestety to rozwiązanie już można powiedzieć, że nie jest tak dobre, jak w tym przypadku, o którym was mówię. Także tu już trzeba byłoby się zastanowić. A na tyle, tak jak mówiłem, temat przedstawiony konkretnie, krótko na temat. Jeżeli chcecie więcej informacji, zapraszam was do moich starszych filmów. Tam zobaczycie, o co dokładnie mi chodziło. Tak więc trzymajcie się. Dzięki za to, że jesteście.